Hene une hene evi ora sarene mieni mersi. Panie Adamko. Chyba należy wam się wyjaśnienie. How to mieć czwarty Przez ostatnie level. parę lat wszyscy sporo przeszliśmy, a o wielu rzeczach nawet nie pamiętacie. Daliście z siebie wszystko, ale dopóki nie uwolnimy punktu zerowego, czekają nas zagrożenia takie jak ostatnia rzeczywistość, albo gorsze. Nie da się tego uniknąć. Więc potrzebuję waszej pomocy, by zniszczyć urojony reżim. Tak długo, jak wykorzystują punkt zerowy, zagrożony jest cały świat. Z waszą pomocą możemy się uwolnić z tego miejsca i na dobre opuścić pętlę. Wrócimy do domu. Super pink. Ale to było głębokie. Wow. Oho. Inroka będzie w tym sezonie się pojawi. Mega tajemniczy sezon. Oli Bugi, wypierdalam ci ze znajomych. Kupować karnet widzowie, czy nie? Czy dołączyć do ekipy Fortnite? To jest ekipa Fortnite. Ty, jest rok, kurwa, w karnecie. Nie, w karnecie go nie ma, ale jest ten za potem jakieś tam odblokowanie. Ale ja nie mam tego pieniążków na karnet. On nie wygląda w ogóle jak rok. Czekajcie. Za mało umięśniony, nie? No to chodzi. Zdobądź widolce, karn. Okej, okay. Ja 30 zł na grę. Oli Bugi wy... ze znajomych. Ale kurwa, jest taniej znowu, bo mam za to, że mnie dwa razy już zaprosiłeś do ekipy, jak ci powiedziałem, że nie chcę z tobą grać. Ale Oli Bugi chce z tobą razem eksplorować nowy sezon Fortnite. No, to ma pecha. Za 1000 V-Bucksów masz. 1000 V-Bucksów masz za 27 zł. To jest tanio. Ja za moich Czekajcie, czasów jeszcze muszę kupię... go widzowie blikiem kupić, kurwa, karnet. Ja za moich czasów jeszcze, jak nie miałem PayPala, to Skrillem musiałem i był przelicznik, kupię za 1000 V-Bucksów, było 50 zł. Ja pierdolę, chłopie. To były czasy. Dobra, gdzie ktoś tam coś? Tam też cię wypierdalam ze znajomych, kurewko. Czemu wypierdalam wszystkich znajomych? Mnie zapraszają. Oni są podzielani nowym sezonem. Moja transakcja została złożona. Spróbuj ponownie. No co jest? O jest. Nie ma pieniędzy, to cię. No nie ma właśnie. O, lifehacka dostałem na czacie. Możesz kupić w sklepie za 16 zł 600 widolców. Mega. Mogłem. Co? Mega Mogłem. Dobra oferta. Mogłem faktycznie kupić ten starterek. No chyba, nie, gdzie on jest. No już chuj, przepłaciłem znowu, kurwa. Jebać mnie. A sklep nadal na 10 razy scrollowanie, czy się ogarniali z tym sklepem? 10 razy. Dobra. Za moich czasów to jedna strona była, nie? Dobra, ja się mutuję. A nie gramy? Nie, ja gram sam. To się pierdolę. Muszę obczaić zmiany najpierw. To chłopie, z tobą mi się nie chce grać, to wszystko dla ciebie jest niedobre, dlatego ty nie nadajesz się do profesjonalnej oceny karnetu i z miejscówek i Fortnite'a, bo ty się nie znasz na tym. Stronę pierwszą. Sound muted. Pik, pik, pik. Young, dziękuję za 5. miesiąc, witam cię bardzo serdecznie. Dobra, lecimy. Tak, on na wszystko narzeka, dlatego on jest wykluczony z dzisiejszych ocen. No, uważam, no ja bym ją wyruchał, nie? Także git. Ale zobaczmy jeszcze... Okej. Kinami do facetów to chyba nikt nawet nie gra już w Fortnite'cie. Przynajmniej wy, bo wy jesteście spoceni, musicie mieć mały model.
także gówno. Ona ma jakieś edycje stylu, czy nie? Coś muszę tu nacisnąć. Pewnie ona się będzie edytowała wraz tam z dalszymi tymi. No, tam lotnia to chuj. Fajne nawet siekierki, takie trochę jak z Prince of Persia. Okej. V-Bucksy. Mieczyk taki zwykły, fajny nawet. Ekrany ładowania są chuj. Co za broń jest? Aha, bo myśleliście, że nowe bronie są. Mi się wydaje, że jeśli skórka nie jest taka ruchoma, ona jest trochę chyba ruchoma tu. No ale za mało. To ona nie urywa dupy. Emotki. To może być, ale i tak nikt ich nie używa w grze, więc... O, to fajne. To trochę mi przypomina... Z Ligi Legend, jak jest ta seria skinów taki... jak ona się nazywa? Blood coś tam. Jak ona się nazywa? O, Blood Moon. Z Blood Moona. Fajne to, to fajne. Podoba mi się. Jak wszedłem do Fortnite, wystarczy obejrzeć VOD, jak wszedłem do Fortnite. Taktyka brzmi absurdalnie, nie wierzyłem swoim widzom, ale jednak oni są kochani i przepraszam ich jeszcze raz. Ten chłopaczek mi się nie podoba, ale o, to kółko można zmienić wtedy, tak? Są jakieś dwa style, fajne nawet. Monster Truck, pelerynka. A, gdyby tego kwiatu nie... A nie, można bez kwiatka mieć, okej. Okay. Rzucana emotka, ale ruchoma. I teraz pytanie, czy jak masz ten plecak, gdzie rzucane emotki możesz mieć na plecach, to ten ogień się będzie ruszać? Wiecie, o którą mi chodzi? Taką za 400, co masz, możesz mieć hologramy na plecach. O, to fajne. Fajna smuga. Gówno, V-Bucksy zawsze fajne. Gówno. Gówno, gówno. Gówno. Gówno, gówno. Ale chociaż dwie paczki V-Bucksów tutaj. Gówno. Ale te skiny do broni są totalnie słabe. Redniawka. Wypierdalać, nie będę tutaj. Gówno. Giga gówno. O, nawet spoko. Może być. Może być. Guma kulka. Nie wiem. Co to jest? Lotnia? Chyba lotnia jest. Gówno, gówno, gówno. Jeju, ten karnet jest naprawdę słaby. Ktoś go kupił? Oprócz mnie? Może być. A to z tego mema, jak te Spidermeny tak na siebie pokazują chyba, nie? O, czarny Spiderman fajny. I młotek też spoko nawet. Spoko ten młotek. Nawet. Będzie jakaś emotka do dodżowania strzału ze snajperki. Na TikToka. Montaż. Okej, ale pewnie też są tutaj dodatkowe nagrody, właśnie. Gówno. Ale szczerze, takiego Spidermana da się zrobić z tego skina, kurwa, co tam 2000 kosztuje. Wiecie, o który mi chodzi. W sumie nie wiem, czy to jest spoko. Bo to się da identycznego prawie zrobić.
Darko NSG, dziękuję ci bardzo za subskrypcję, witam. Wyścigówkę dostaliśmy jeszcze, prezencik od Żelka, dziękuję ślicznie. Aha, to pewnie darmowe tego ekran wczytywania, dziękuję ślicznie. Oli Bugi, przypomnijcie mi potem, żebym go wywalił ze znajomych i tego drugiego gościa. O, dobre skiny są. To jest jeden z lepszych skinów świątecznych. Kurwa, miał być dzisiaj stream z ubierania choinki z mamą, ale zaspałem, bo siedzieliśmy do 5 rano. I zrobimy to z następny weekend. Widzowie, wiecie, jak szybciej wejść do gry? Cały poradnik na moim kanale znajdziecie, na Twitchu. Powodzenia w znalezieniu gierki. No ja już znalazłem swoją gierkę, powodzenia. Ej, trochę jak ta wyspa taka z GTA RP. Tu się przylatywało samolotem. To jest. A to jest ten wślizg. Ale animacja dziwna, ty, nie mogę się... Da się wyłączyć wślizgi, czy nie? Kajo Perico, no, no, no. Dobra, widzowie, odkąd zaczynamy odkrywanie terenu? Od góry? Od góry lecimy? Czy od dołu? Od góry. Będzie spokojniej. Bo teraz tutaj pierwsza miejscówka, to pewnie polecą. To wyłączę sobie. Lecimy od takich, co to nawet nie są miejscówki. Czy mogę budować podczas wślizgu? Jest to dobre pytanie. Zaraz to przetestujemy. Przetestujemy cały Fortnite, żebyście wiedzieli wszystko, kurwa. Taka tyrolka długa, ty. Nie przyzwyczaję się szybko do tego, że on zaczyna jeździć na kolanach. Okej, mam dwie nowe bronie. Da się budować ślizgu, nawet da się wyskoczyć, kurwa, ze schodów. A, to Netrox, pomaga mi. Dobra, dobra, nie zabijam cię. Mam wrażenie, że jak biegnę, to tak dziwnie mi ekran skacze, kurwa, jakbym miał jakieś frizy. To jest, kurwa, jakiś spray healujący. Jak w Total Lockdown, nie wiem, czy pamiętacie tę grę. Granie jest płynne. O kurwa, granie jest płynna, mam wrażenie. Aha. Okej. Co to kurwa jest za gówno? Pomóż, pomóż Netrox. Dzięki. To kurwo, ja mam widzów tutaj, co im pomagają. Lecimy z kurewką. Cyk, cyk. Aj, aj, aj. Dobra, jebać go. Kichę, kurwa, rucham cię. Co to za jakiś spray, co przywraca po 5 HP? To jest tak, kurwa, głupie. Animacja trwa tyle, co aplikowanie bandaża. Zmiana na minus, notujcie to, kurwa. Cały czas mamy ogon, mój znak zodiaku to skorpion. Cisnę do gazu, dym leci z opon. Jesteśmy falą, co rozpierdala falochron. Z nami się nie zadziera mordo. Wjeżdżamy na akcję, drużyna pierścienia mordo.